TVG9, Klaudiusz Wesołek. No i znowu wraca spór o Burego, o kapitana Romualda Rajsa i jego powojenne działania na terenie Podlasia. No niestety to Rajs, Bury będzie zawsze tutaj punktem zapalnym. No głównie ze względu na to, że instytucje powołane no, do wyjaśnienia sprawy tutaj no, totalnie dały dupy. Po pierwsze, no, sąd, który zrehabilitował Burego, no, zrobił to w ramach takiej rehabilitacyjnej masówki. No, sądy, te same środowisko sędziowskie, które po tak zwanym upadku komuny nie zostało zweryfikowane. No wcześniej na odgórne polecenie środowisko to skazywało ludzi, a później na skalę masową, a później na skalę masową tak fabrycznie rehabilitowało. Nie analizując indywidualnie każdego przypadku. No akurat w sprawie Burego to by się przydało. No to było bardzo potrzebne. No następnie Białostocki IPN. No też dał ciała, akurat okazując swoje dyletanctwo. No bo on no, stwierdził, że Bury jednak był zbrodniarzem, był złym człowiekiem, ale zarzucił mu ludobójstwo. Tutaj się IPN trochę zagalopował, ponieważ no, ludobójstwo to pojęcie jest generalnie u nas mało zrozumiane, no ale prokurator takiej instytucji jak IPN powinien to kumać. Ludobójstwo polega nie tylko na tym, że się morduje sporą grupę osób jednej narodowości, ale tam jest istotny motyw. Motyw, który polega na tym, że działa się w celu eksterminacji całej grupy ludności. Tu w przypadku Burego takiego motywu nie było. No nawet nie było tego no, w dowodach zebranych przez IPN. Także no niestety. No i Białostocki IPN no, okazał tutaj dyletanctwo. No i na koniec znowu po akcie oskarżenia skierowanym przez prokuratorów IPN kolejny sąd dał dupy, no umył ręce typowo, no powołał się na wyrok rehabilitacyjny w sprawie Burego, jakby prawomocnego wyroku nie można było uchylić, a można, no w trybie nadzwyczajnym oczywiście, ale każdy prawomocny wyrok można uchylić i nieprawdą jest, że nie można tego zrobić. No i mamy sytuację, gdzie zamiast wyjaśnić pewne sprawy, pewne niejasności, no instytucje państwowe tylko zrobiły jeszcze większy galimatias, jeszcze większe zamieszanie. No i obawiam się, że jeszcze długo to tutaj na Podlasiu Bury będzie tym takim punktem zapalnym, bardzo dobrym do wykorzystania dla wrogów. Kim naprawdę był Bury? No, nie był to ludobójca, ale niestety nie był to też dobry żołnierz, dobry partyzant nawet. Był to no, moim zdaniem zbrodniarz wojenny. No chociaż tutaj białoruscy ci pseudodziałacze, pseudobiałoruscy tu się pewnie ze mną nie zgodzą, no ponieważ oni w ten sposób musieliby uznać, że po zakończeniu II wojny światowej jeszcze toczyła się wojna na tych terenach. No oni
jako komuchy stare uważają, że tutaj no już po 9 maja 45 to był pokój, wolność i demokracja. No, co prawdą oczywiście nie było. A poza tym, tak, kiedy przeanalizowałem to, co robił Bury, no te krwawe jatki w kilku miejscowościach pod rząd, no dla mnie to jest typowy terroryzm, czyli działanie w celu zastraszenia ludności, i to działanie nie poprzez wykonywanie wyroków tam na imiennie określonych ludziach, tylko po prostu na przypadkowych, anonimowych mieszkańcach wioski. No bo u nas to się terroryzm tam się z wybuchami zawsze kojarzy, ale niekoniecznie. Nie każdy wybuch to terroryzm i nie każdy terroryzm musi się łączyć z wybuchami. Terroryzm to właśnie zastraszanie ludności. I no, Bury jest tutaj takim charakterystycznym przykładem. No, poza tym był to no, terroryzm raczej nieudolny, bo no, wywołał no, skutek odwrotny do zamierzonego. Bo no, ludzie się no, co prawda przestraszyli, ale no, efekt był taki, że no, cała ludność prawosławna zaczęła mieć negatywny stosunek do partyzantki, a pozytywny stosunek do komuchów. No i zresztą nie tylko ludność prawosławna, ale i też no, większość no, za tej spokojniejszej ludności katolickiej. Także no, Bury no, zrobił pod górkę nie tylko sobie, ale no, zniechęcił ludzi nie tylko do siebie, ale generalnie do polskiej powojennej partyzantki. No bo ludzie tam no, nigdy do końca nie wiedzą, kto jest kto. No po prostu był później łatwy do propagandowego wykorzystania przeciwko no, całemu antykomunistycznemu podziemiu.